Cześć wszystkim, witam Was w takim krótkim odcinku poglądowym z nowej gry studia Atelier 801. Gra nazywa się Transformers Adventures. Jak widzicie, jesteśmy znów powrót do korzeni, jesteśmy znów myszą. Tym, że nie będziemy teraz zbytnio zbierać sera, tylko radzić sobie z przeciwnikami. Jestem obecnie w takim krótkim poradniku, który uczy podstaw gry. Chodzimy wsadem lub strzałkami. Musimy wykonać tutaj pierwsze questy, które pojawiają się po prawej stronie ekranu. Pierwszy to był właśnie na poruszanie się. Teraz mamy krótką misję, żeby użyć swojej broni i zaatakować przeciwnika. Także przejdziemy sobie tutaj do naszego przeciwnika. Lewym przyciskiem myszki atakujemy. Nie jest to tak jak w Dead Maze, gdzie atak jest automatyczny. Tutaj sami wybieramy, kiedy chcemy atakować. Także atakujemy lewym przyciskiem myszki. Jak widzicie, tutaj mamy taką ikonkę naszego ataku. Każda broń ma swoje, powiedzmy, ładunki, które z czasem się regenerują. Jak widzicie, zużyliśmy teraz 4. Atakujemy wolniej, dopóki jakiś tam ładunek się nam nie zregeneruje. Możemy poczekać, aż zregenerują nam się wszystkie i wtedy wykonać takie poczwórne combo. Ok, kliknij prawym przyciskiem myszy, żeby użyć swojego bandaża i się uleczyć. Mamy także tutaj drugą ikonkę, to jest ikonka bandaża lub po prostu drugiego slotu broni, o tym powiem później. Klikamy prawym przyciskiem i możemy się w ten sposób uleczyć. Tutaj na dole mamy pasek naszych umiejętności. Na start mamy dwie, mamy eliksir i mamy zmysł do roślin, którym możemy sadzić różne roślinki. Tak jak tutaj widzicie, jest opis. Ciernie, konwali albo oset i każda z nich ma swoje właściwości. Możemy nacisnąć 1 lub 2, żeby użyć właśnie którejś z tych umiejętności. Także przechodzimy sobie dalej w tym naszym poradniku. I mamy naszego pierwszego przeciwnika. Naszym pierwszym przeciwnikiem jest pająk. To jest właśnie taki podstawowy przeciwnik. Spróbujemy sobie tutaj z nim poradzić. Przy okazji, żebyśmy od razu nie umarli, to się trochę podleczymy. O, w ten sposób sadzimy właśnie sobie roślinki. Mamy też naszego towarzysza. O, teraz będzie właśnie misja, którą już wykonaliśmy na niego. Także Jesz jest naszym pierwszym towarzyszem. No i lecimy sobie dalej. Zobaczymy, co nas tutaj jeszcze czeka. I mamy teraz porozmawiać. Ok. Mamy tutaj naszego pierwszego NPC-a. Te wszystkie teksty są jeszcze nieprzetłumaczone, kiedy wyjdzie demo, czyli kiedy teraz to oglądacie, bo ten odcinek zostanie właśnie wtedy wypuszczony. Wszystkie te teksty, wszystkie umiejętności i tak dalej, cała gra powinna zostać przetłumaczona, także wy nie będziecie mieli tutaj już żadnego problemu, jeśli nie umiecie języka angielskiego. Ok, mamy wrócić sobie do wioski. No i jesteśmy w naszej mysiej wiosce. Dostaliśmy tutaj jakieś, widzę, to są akurat klasy postaci, zawody postaci. I co my mamy teraz tutaj za misję? Kliknij na billboard, rozpocząć loch. No tak, i mamy tutaj taką tablicę, to jest nasz billboard. Tutaj przy niej zaczynamy lochy. Możemy sobie wybrać do trzech towarzyszy razem z nami. I możemy sobie po prostu wpisać tutaj ich niki albo użyć tutaj wyszukiwarki. Wtedy, jeśli ktoś również szuka sobie wejścia do lochu, to może dołączyć do naszej grupy. Teraz tak, to jest nasza wioska myszy. Możemy tutaj zrobić tak naprawdę trzy główne rzeczy. Mamy tutaj dostęp do rozpoczęcia lochów, a jeśli przejdziemy sobie tutaj w lewą stronę i bodajże w dół tutaj, mamy tutaj następną postać i to jest postać od naszych zawodów. Obecnie w grze są 4 zawody, czyli 4 takie klasy, które pozwalają nam wybrać różne umiejętności, których możemy używać. I na ten moment mamy tych zawodów 4. Jest to botanik, szef kuchni, kuglarz i dziennikarz.
Zmiana tych profesji jest darmowa, możemy sobie je zmienić w każdym momencie. Także mamy tutaj jakąś mysz od kart, mamy dziennikarza, który spisuje raporty i tak dalej. I to sobie możecie dowolnie wypróbować. Zmiana jest darmowa, nie trzeba również czekać z kolejną zmianą, także to jest wszystko do waszego wyboru, jak wam się podoba. I mamy tutaj także zawód poboczny, który odblokujemy dopiero później. I co ten zawód poboczny pozwoli nam zrobić, to wybrać sobie po prostu trzecią umiejętność, którą będziemy mogli używać podczas gry. Także ja sobie pierw wybiorę botanika, to jest taka domyślna profesja. I co jeszcze możemy sobie zrobić tutaj w tej wiosce? Możemy sobie jeszcze pobawić się ze zwierzakami. Mamy w grze 5 zwierzaków, na start jest to jeż, później są jeszcze takie zwierzaki jak pająk, ważka, żuk i bodajże coś tam jeszcze, już nie pamiętam co tam teraz mamy, ale jest 5 zwierzaków. Także przejdziemy sobie teraz, pokażę wam gdzie możecie je zmienić. Zwierzaki odblokuje się w trakcie gry, także nie macie teraz wszystkich na start. O, tutaj macie dokładnie ile macie obecnie zebranych zwierzaków i maksymalnie można ich mieć 5. Jeśli chcecie sobie wymienić jakieś zwierzaki, jeśli jakiegoś odblokujecie przez ukończenie lochu, to po prostu podchodzicie tutaj do skarfa, klikacie na niego. Macie tutaj okno zagrody, wybór postaci, klikacie po prostu na dane zwierzątko. Możecie także zmienić mu tutaj nazwę i klikacie tutaj, żeby go po prostu wybrać. Ja mam teraz tylko jednego zwierzaka, którego już mam, dlatego mogę go tylko odesłać. No dobra, to mamy już wszystko omówione, co można zrobić w wiosce. Oczywiście możecie sobie tutaj pochodzić, poklikać na tych NPC-ów. Tak jak mówiłem, wszystkie teksty są teraz ich po angielsku, ale gra jest już przetłumaczona, także czekamy tylko na dodanie tych tekstów polskich do gry. I wioska jest również duża, także jest co zwiedzać. Dobra, to może zróbmy sobie teraz jakiś loch. Zrobimy sobie go solo. Ok, i mamy teraz taką środowisko leśne. I lochy polegają na tym, że napotkacie właśnie na takie areny. Jeśli macie przeciwników, nie możecie przejść dalej. O, jak widzicie, jest tutaj bariera. I z drugiej strony jest to samo. Także nie możecie się cofnąć. I jeśli gracie też ze znajomymi, to jeśli wy wejdziecie na taką arenę pierwsi, a znajomi są gdzieś z tyłu, na czacie pojawi im się informacja, że arena zostanie zamknięta i tam odliczanie od 15 sekund, także musicie być w ciągu tych 15 sekund wszyscy na tej arenie. Jeśli nie, to gra po prostu was na nią wszystkich teleportuje. No dobra, no to już nasz tutaj jeżyk nie żyje, także zajmijmy się tymi pająkami. Na szczęście nie są one jakoś trudne, także myślę, że nie umrę. Te czerwone pola to są właśnie obszary, w których przeciwnicy atakują, także jeśli możecie, to radzę wam jak najszybciej z nich uciekać. Podleczmy się przy okazji, jak tutaj pająk atakuje. No okej, mamy podbitą pierwszą arenę. Nasz zwierzak z powrotem żyje. I po każdej skończonej takiej arenie pojawia wam się skrzynka. W tej skrzynce znajdują się dary. Te dary są 3 i są zależne od waszych umiejętności i od broni, które posiadacie. Także ja mam teraz miecz i bandaż, więc dostanę tutaj dary albo właśnie do tego miecza, do bandażu, albo do tych dwóch umiejętności, do eliksira, albo do zmysłu do roślin. I co te dary pozwalają wam robić? To po prostu ulepszają wasze umiejętności lub bronie, mogą sprawiać, że będą się one zachowywać w inny sposób. Na przykład jest perk do zmysłu do roślin, który pozwala na sadzenie tylko cierni, ale te ciernie są wtedy mocniejsze. Także warto sobie przemyśleć, co sobie wybieracie.
jaką układać sobie postać. Ale są też takie po prostu dary proste, które zwiększają Wam obrażenia. Także to już zależy od Was, co sobie wybierzecie. Ja wybiorę sobie teraz na przykład zwiększone obrażenia mojego eliksiru. Nie mam tutaj kogo zbytnio leczyć, także to nie będzie zbyt duży minus. No i mamy drugą arenę. O, mamy już nowych przeciwników. Mamy osę i żabę. Osy potrafią atakować na odległość, a żaby z kolei, jak widzicie, potrafią skakać. Ok, zajmijmy się. Mamy skrzyneczkę i co my tutaj mamy? Zwiększa leczenie. Ok, to nam się na razie nie przyda. Rośliny wyrastają same. No ok, weźmy sobie może ten dar i zobaczymy, czy przyda nam on się w walce. Mamy kolejną arenę, mamy jeszcze więcej przeciwników, mamy teraz żuka. Żuki mają atak specjalny, który pozwala im po prostu na charge'owanie. Więc jeśli znajdujecie się w miejscu, do którego będą biec, to zostaniecie ogłuszeni na parę sekund. Także radzę uważać. Zwierzaki, jak widzicie, też głupie jakieś nie są. Uciekają też przed atakami przeciwników. Mamy kolejną skrzyneczkę. Weźmy sobie może odbicie fiolki. Więc teraz, jeśli rzucimy sobie nasz eliksir, to o, będzie się odbijał dwa razy. A eliksir, jeśli jeszcze nie wspomniałem, powoduje to, że jeśli traficie nim sojuszników, to zostaną oni uleczeni. I jednocześnie, jeśli tak jak teraz ja to zrobiłem, rzucicie nim w przeciwników, to dostaną oni obrażenia od bodajże trucizny. Dobra, uleczmy się trochę, żeby tutaj nie zginąć. Okej. Co byśmy mogli sobie tutaj wybrać? A może wybierzmy sobie więcej cierni. Pomoże nam to z szybszym zabijaniem przeciwników. O, mamy tutaj też jakąś siekierę, na którą możemy kliknąć. I dowiadujemy się z tego, że należała ona do jednego z zagubionych drwali. Także no, ciekawe, co się z nim stało. Uleczmy się trochę. No, jak widzicie, tutaj właśnie żuk nam zaczarżował na nasze ciernie. Także w tym właśnie kwiatki są dobre, bo rozpraszają przeciwników. Także wy możecie sobie po prostu tutaj czy się uleczyć, czy jak później zobaczycie, bo broni też jest kilka. Jeśli korzystacie z łuku, to wtedy możecie sobie spokojnie z jakiejś większej odległości strzelać przeciwników, a przeciwnicy po prostu będą zajmować się kwiatkami lub zwierzakami. Dobra, bierzmy sobie następny dar. A może wybierzmy sobie to. Używamy właśnie dużo tych kombosów, także myślę, że dostaniemy ładnego tutaj boosta do obrażeń. I przejdźmy sobie dalej. Zostały nam bodajże jeszcze trzy areny i na końcu każdego lochu jest boss. Lochy też są podzielone na trzy etapy. Im dalej zajdziecie w etapach, następny etap można odblokować po zabiciu bossa. O, chwilkę, musimy się tutaj trochę podleczyć. I jeśli przejdziecie sobie do następnego etapu, przeciwnicy staną się mocniejsi, ale będziecie także mogli dostać lepsze nagrody. A jeśli po prostu nie chcecie podejmować ryzyka, to możecie sobie zacząć loch od etapu pierwszego.
Z tym, że tracicie wtedy wszystkie dary, które uzyskaliście. O, i umarłem. Dobra, nie udało nam się przejść tego naszego pierwszego lochu. Dobra, i musimy teraz poczekać, aż nas coś tutaj albo uratuje, albo zginie nasz towarzysz. Co myślę, że stanie się właśnie pierwsze. Okej, okay, loch nieudany, możemy sobie z niego wyjść. Ale dostaliśmy za to jakiś łuk. I teraz mamy tutaj następną misję. Zaraz się nią zajmiemy. Dostaliśmy łuk. Klikając tutaj na tą ikonkę, możemy sobie przejść do naszego okna postaci i tutaj możemy sobie zarządzać ekwipunkiem albo naszymi zdolnościami. Także my dostaliśmy łuk, zmienimy sobie teraz łuk do treningu, wybierzmy sobie ten przedmiot. Mamy także tutaj okno zdolności, mamy teraz dwa punkty do rozdania. Te punkty dostaje się za kolejne poziomy. Mamy łuk, więc może wybierzmy sobie coś tutaj do naszego łuku. Mamy umiejętność łucznika, zwiększa szybkość strzałów. Ok, wybierzmy sobie to i mamy tutaj też umiejętności. I używamy teraz eliksiru i zmysłu, więc może dajemy sobie tutaj w niego jakiś punkt. Tutaj są umiejętności botanisty. I co my tutaj mamy ciekawego? Rośliny rosną szybciej w pobliżu towarzysza i zwiększa zasięg eliksiru. No to może wybierzmy sobie tutaj ten trening ogrodnika. Ok. Mamy teraz trzeci poziom, jak widzicie, tutaj mamy pasek doświadczenia. Mamy też tutaj zakładkę myszy i tu po prostu możemy sobie odblokowywać umiejętności dla naszego towarzysza. Ok. Mamy tutaj następną misję. Porozmawiać z Mura, żeby zmienić swoją profesję. Ok. Mamy też informację, że po osiągnięciu 10 poziomu możemy wybrać ten zawód poboczny. No okej, okay, no to wszystko już wiemy. Przejdziemy sobie do tego NPC-a, żeby zrobić naszą misję. Jak już Wam pokazywałem, wystarczy tutaj przejść na lewą stronę. Macie też tutaj taką strzałeczkę, która pokazuje Wam, gdzie macie iść. Klikamy sobie tutaj na murę i okej, okay, misję mamy zrobioną. Nie mamy jeszcze 10 poziomu, także nie możemy sobie tutaj wybrać jeszcze zawodu pobocznego. Już zostawiamy na razie botanika. No i to by było w sumie na tyle. Macie tutaj jeszcze możliwość wyboru trzech emotek. Możecie się z kimś przywitać. Usiąść sobie przy okazji, jeśli nie będzie was przez jakiś czas w grze, to postać sama wam usiądzie. Możecie też zatańczyć, taki klasyczna emotka z naszej poprzedniej gry. Okej. Okay. To może teraz przejdźmy sobie jeszcze raz do lochu z tym naszym nowym łukiem i postarajmy się go teraz zrobić. Rozpoczynamy sobie loch. Oj, mamy nową mapkę. W grze mamy teraz dwie mapki do wyboru. Także możecie ją albo otrzymać losowo, albo po prostu sobie przy wyborze, przy wejściu do lochu ją wybrać. A łukiem obchodzimy się tak, że po prostu mamy też tutaj nasze ładunki broni. I jeśli stoimy w miejscu, możemy kliknąć, przytrzymać lewy przycisk myszy, żeby naciągnąć cięciwe tutaj łuku. I kiedy usłyszymy taki dźwięk, możemy puścić i wypuścić naszą strzałę. I łuk jest bardzo fajny właśnie w tym, że można atakować przeciwników z odległości, więc jeśli macie dużo petów, to możecie spokojnie wtedy nie martwić się o wasze życie, tylko odejść sobie na bezpieczną odległość i atakować stamtąd przeciwników. I przy okazji dostaliśmy czwarty level. Mamy tutaj dary. Weźmy sobie może wściekłą naturę. Jeśli rzucimy sobie eliksirem, to pojawi nam się właśnie taki pet roślinka. O, jak tutaj go widzicie, który będzie atakował i rozpraszał naszych przeciwników. Przy okazji, tak jak Wam wcześniej pokazywałem, domyślnie macie tutaj na drugim slocie bandaż, ale to możecie też zmienić. Także jak dostaniecie już na przykład drugą broń, to możecie sobie wziąć i tą broń, na przykład w
W moim przypadku mogę sobie teraz założyć w jednym slocie łuk, a za drugi slot mogę sobie wziąć miecz. I wtedy mogę mieć tak jakby podwojone ładunki dla mojej broni, mogę częściej atakować przeciwników. Dostaliśmy bardzo fajnego perka, który pozwala nam na atakowanie wielu przeciwników za jednym strzałem. Także to jest bardzo fajny perk, także jeśli macie okazję, to polecam go od razu wybrać. Bo znacznie przyspiesza tutaj zabijanie przeciwników. Jeśli ktoś ma cela, którego ja oczywiście teraz nie mam. Przy okazji, jak otworzycie sobie już tutaj skrzynkę, macie te okno darów, to możecie sobie spokojnie przejść dalej, to okienko wam się nie zamknie. No, wybierzmy sobie tego perka i lecimy dalej. Okej, uciekamy od ataku żaby. Mamy kolejny poziom. Weźmy sobie zatrutą strzałę. Przy okazji gram teraz w wersję demo, która nie została jeszcze wydana publicznie, także jeśli widzicie jakieś błędy, tak jak mówiłem już wcześniej, brak tych tłumaczeń. To wszystko zostanie naprawione właśnie 7 maja, kiedy wychodzi ten filmik, kiedy wy już macie publiczny dostęp. Jeśli nie wiecie, gdzie możecie zagrać w tą grę, to wszystkie linki będą w opisie, także spokojnie możecie sobie to w swoim czasie sprawdzić. A mamy tutaj mocniejszego przeciwnika już, jak widzicie. Trudno nam go zabić. Nawet tutaj z naszymi wszystkimi roślinkami. I przeciwnicy mają też tak jakby więcej niż jedno życie. To wtedy widzicie tutaj w formie takich prostokątów pod ich paskiem życia. Ok, udało nam się. Mamy skrzyneczkę. Weźmy sobie może więcej cierni, żeby sobie szybciej tutaj radzić z naszymi przeciwnikami. Okej, okay, skupmy się teraz na osie, która wyleciała nam za most. Dobrze, że mam łuk, bo mógłby być problem z jej zabiciem. Lecimy sobie dalej. Okej, okay, teraz będziemy mieli bossa. Ok, i mamy teraz nowego bossa. To jest jeden z dwóch bossów.
On nam tutaj spawnuje więcej tych małych pajączków. I spróbujemy go teraz zabić. No i okej, udało nam się przejść pierwszy etap. Zabiliśmy głównego bossa lochu. I mamy teraz dwie skrzyneczki. To jest nasza standardowa skrzyneczka z darami, więc możemy sobie tutaj wybrać nasz dar. A to jest skrzyneczka z przedmiotami. Po ukończeniu każdego lochu właśnie pojawiają nam się takie złote ozdobne skrzyneczki. Możemy sobie teraz tutaj zobaczyć, jaki otrzymaliśmy przedmiot. I wychodzimy z lochu. Możemy zobaczyć nasz przedmiot. To jest bodajże akcesoria na ucho właśnie. Kolczyki z kwiatów, bonus do maksymalnego życia 10%. Możemy sobie je założyć i tak się właśnie prezentuje teraz nasza postać. No i to by w sumie było na tyle z tego, co chciałem Wam pokazać. Teraz możemy sobie właśnie po ukończeniu pierwszego etapu lochów zacząć kolejny, zatrzymując nasze dary, albo po prostu zacząć sobie loch od początku, od pierwszego etapu. Tak jak widzicie. Także myślę, że to by było na tyle. Także na tę chwilę ja się z Wami będę żegnał i do zobaczenia w grze. Dzięki.